Tym razem zagramy w grę, w całkiem fajną grę. Gra się nazywa Tworzenie największej liczby. Jak w to grać? Ja Wam daję trzy cyfry, a Waszym zadaniem jest ułożyć z tych trzech cyfr jak największą liczbę. No to zaczynamy. Powiedzmy, że cyfry są takie: 0, 4 i 9. Zatrzymajcie film i spróbujcie stworzyć jak największą liczbę z tych trzech cyfr: z 0, czwórki i dziewiątki. I tylko z tych trzech cyfr. Ok, spróbujmy wspólnymi siłami. Możecie pobawić się trochę tymi cyframi i próbować różnych ustawień w różnej kolejności, ale najlepszy sposób jest taki, że wstawiamy największą cyfrę na pozycji o największej wartości. Mamy trzy cyfry, będą im odpowiadały trzy miejsca dziesiętne, trzy pozycje, pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Całkiem po prawej będzie miejsce jedności, potem kolejno w lewo miejsce dziesiątek i ostatnie miejsce setek. I jak zostało powiedziane, chcemy umieścić największą cyfrę na najwyższej pozycji. Największa cyfra to 9, a najwyższa pozycja to pozycja setek. W takim razie wpisujemy dziewiątkę na miejscu setek. Dlaczego tak? Bo 9 setek. To zdecydowanie więcej niż 4 setki i na pewno więcej niż 0 setek. Jeżeli ustawimy dziewiątkę jako największą cyfrę na miejscu dziesiątek albo jedności, to czwórka na pozycji setek i tak spowoduje, że cała liczba będzie dużo mniejsza niż 9 setek. Dlatego najlepiej umieścić największą cyfrę na najwyższej pozycji dziesiętnej. Dalej umieszczamy kolejną największą cyfrę na kolejnym największym miejscu dziesiętnym. Następna pozycja dziesiętna to pozycja dziesiątek, a następna największa cyfra to czwórka, czyli czwórka tutaj. No i zostaje zero na miejscu jedności. 940. Jeśli nie wierzycie, że ten sposób jest skuteczny, to poprzestawiajcie cyfry i przekonajcie się, że w żadnym innym ustawieniu liczba nie będzie większa niż 940. Jeżeli na przykład 0 będzie na pozycji dziesiątek, to będzie to 904, czyli mniej niż 940. No to jeszcze jedna runda gry. Trzy cyfry są takie: 2, 8, 4. Zatrzymajcie film i spróbujcie ułożyć z tych cyfr jak największą liczbę. Pomysł jest ten sam. Trzy miejsca, bo mamy trzy cyfry. Miejsce setek, dziesiątek i jedności i umieszczamy największą cyfrę na najwyższej pozycji. Największa cyfra to 8, najwyższa pozycja to setki. W takim razie niech ta ósemka oznacza 8 setek. Następna największa cyfra to 4, a następna najwyższa pozycja to pozycja dziesiątek. Czyli czwórka będzie reprezentować 4 dziesiątki. I na koniec. Zostało 2 i umieszczamy dwójkę na pozycji jedności. 842 to największa liczba jaką możemy stworzyć z cyfr 2, 8 i 4.